A więc pokażę wam krzesło. Elektrostatyka, z którego myślałem, że będę zadowolony. Krzesło pancerne na wieki, ale nie tak do końca. Posłużyło mi kilka lat, ale jak widzicie, z tej strony rurka po prostu przy rozłożeniu, zobaczcie, w tej pozycji i leżakowaniu, ja ważę 85 kg. W tej pozycji druty nie wytrzymały i się wygięły. Dlatego zakup nowego siedziska, czyli jersey, i z tym krzesłem coś teraz trzeba zrobić. Nie wiem, w czasie prostowania może pęknąć, ale zobaczymy, spróbujemy to zespawać, tą rurkę, która się cały czas przy oparciu wygina. Tak mówię, myślałem, że to będzie już krzesło dość, że jest ciężkie, mocne na wieki, ale tak, i podpórki, które są z elektrostatyka, też kupiłem podpórkę, myślałem, że będzie odpowiednie, ale bubel, w środku gwint, który odleciał, zgubiłem gdzieś, później kleiłem znów, wypadł. I teraz coś trzeba z tymi podpórkami elektrostatyka zrobić. Siatka była przywiązana do ryby i odleciało. Czyli dość, że ciężkie, to jeszcze to samo z elektrostatyka. Bubel dla mnie, czyli te podpórki. Tak okazało się teraz to krzesło, które przy oparciu się wykrzywiło. I jak widzicie, coś teraz z tym trzeba zrobić, czyli odkręcę i nadspawamy, zespawamy, pomyślimy przy odkręceniu. A więc odkręcę to i zobaczymy, jak to idzie. Jedno. Zdejmiemy drugie. Dobrze. A więc pomalutku, powolutku. I oto to trzeba jakoś wzmocnić, wyprostować, czy w środek pójdzie jakiś drut, czy na zewnątrz spaw, zobaczymy, ale widzicie, jak to wygląda. Przy prostowaniu może pęknąć, więc nie ma co kombinować. Dobra, coś z tym zrobimy.